Rząd jest na finiszu prac nad narodowym programem szczepień. Dziś dokument był tematem rozmów prezydenta z premierem. Szczepionka nie oznacza zniesienia ograniczeń. Rząd obawia się trzeciej fali. Na razie resort zdrowia rekomenduje przedłużenie obostrzeń do końca ferii. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ostatni etap konsultacji wokół Narodowego Programu Szczepień. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Ja chciałem o dwóch rzeczach porozmawiać. Na spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent przedstawił swoje propozycje w sprawie Narodowego Programu Szczepień. Dzisiaj projekt dokumentu ma być już gotowy. Jutro mam nadzieję, że Rada Ministrów w formie uchwały przyjmie Narodowy Program Szczepień. Mówi minister Michał Dworczyk. Program ma pełne poparcie Pałacu Prezydenckiego, wskazuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Pan prezydent jest przekonany o tym, że ten program rzeczywiście odniesie sukces. Tego się spodziewamy. W pracach nad Narodowym Programem Szczepień udział brały nie tylko środowisko medyczne i samorząd lekarski, ale też jednostki samorządu terytorialnego. Celem najważniejszym, strategicznym, zasadniczym jest zapanowanie nad pandemią w 2021 roku. Szczepienia mają rozpocząć się w styczniu. Pierwszą grupą, która będzie mogła się zaszczepić, jest tak zwana grupa zero. To pracownicy przychodni i szpitali, tłumaczy minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak liczyliśmy sobie nie tylko zawody medyczne, ale też osoby, które czy w charakterze pomocy administracyjnej, czy przy innych czynnościach pracują w szpitalach, w przychodniach, to mamy około 1 000 000 osób do zaszczepienia. Pierwsza transza szczepionek, jakie trafią do Polski, ma liczyć 1 100 000, co pozwoli ze względu na podanie dwóch dawek na zaszczepienie 550 tysięcy osób. Realizacja Narodowego Programu Szczepień nie oznacza, że z dnia na dzień znikną wszystkie ograniczenia. Rząd prognozuje, że w lutym i w marcu może nastąpić szczyt zachorowań na grypę. Przestrzega przed trzecią falą zakażeń. Resort zdrowia każdego dnia notuje około 10 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Jeżeli trzecia fala nastąpiłaby z tego poziomu, moglibyśmy się spodziewać bardzo dużej eskalacji, bardzo dużego obciążenia systemu opieki zdrowotnej. Dlatego obostrzenia, jakie dzisiaj obowiązują, zostaną prawdopodobnie przedłużone. Ma to zatrzymać Polaków w domach na ferie. Będę rekomendował co najmniej przedłużenie tych obostrzeń do 17 stycznia. Ferie zimowe mają potrwać od 4 do 17 stycznia. Obecnie otwarte są stoki narciarskie, pozamykane z kolei restauracje i hotele.